Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie wróciłam z poczty, bo musiałam wysłać i załatwić i w ogóle i odkrywamy tą cukierenkę, co widzieliście na vlogu. Taką małą, tam faktycznie jest miejsce na jednego klienta, mimo jednej kasy mogło być czterech, ale chyba musiał stać klient na kliencie. Ale certyfikatów wam powiem takich, jakichś nagród to tam wisiało na tych ściankach maleńkich. No i kupiłyśmy dwa ciasta, szukam ich wzrokiem niespokojnym. O, minęłam ciasto. I tak trzeba będzie rozłożyć, żeby pokazać. I bo kupiłyśmy szarlotkę na ciepło do lodów wieczornych. Ptasi i świrek. Sorry, tak będzie. Nie będę was straszyć z telewizora. Dobra, no to kupiliśmy szarlotkę i co? I pleśniaka. Pleśniak. Pokażę wam, jak to wygląda. Nie wiem, co to jest. Będziemy pleśniaka będziemy próbować aktualnie do śniadania. Tak. No właśnie, czy ja lubię kawę? Ja wolę chyba herbatę. No, zaraz przyleję. Dziuniuś, zobaczcie. O, to jest właśnie odkrywanie zakupów z kotem. To jest ten pleśniak, to jest ta szarlotka. No i szarlotkę spróbujemy potem. Pleśniak wygląda... Pokażę wam na talerzyku na okrętkę. Na razie tak wygląda. A cóż tu się kryje? Byłyśmy w Rossmanie i słuchajcie, dawno nie byłyśmy w Rossmanie, więc jakieś nowe nowości są. I na przykład tonizująca mgiełka do twarzy, do cery pięknej, choć suchej, co jest urocze, z jaśminem. Po czym mamy? To samo mamy, ponieważ iż proszę, ponieważ iż będziemy nawilżać się. Dorota sobie wzięła jeszcze liren hydrolat z róży, zgubiłam chyba pokrywkę. W promocji była świeca i one pachną. One pachną, więc wzięłam sobie świecę. Dorota wzięła sobie... Nie, to jest mój pędzel. To jest Doroty. Pędzel ścięty. Mam już z tej serii z tą rączką z kawę. No, może dobry. No, a ja do pudru wzięłam, bo nie miałam. Zobaczymy. Standard szampon i odżywka. Kolor. Są fajne i farba do włosów Garnier kolor Naturals rudy. Zobaczymy. O, takie zdobycze. A wieczorem koleżanka podzieliła się z nami jedzeniem. Chłopski garnek odgrzany, czyli wszystko w jednogarnkowym pysznym, pychotnym pychotniku. Słuchajcie, zamiast Kirielejsom jest Assassin's Creed. Tak naprawdę chciałam wam pokazać po prostu tylko szarlotkę ze z lodami. Cieplutelko i zimne lody. Ciasteczki. Hejho, nie macie wrażenia, moi kochani, że od kilku lat kwietnie są ciepłe, a maje zimne? Kot zadzwonił dzwonkiem Gosi. Tak, kot do kamery. Kaman, damo, damesso. Dama, damesso zawsze przy kamerze. Witam serdecznie po dniu gospodarczym. Wczoraj był dzień gospodarczy, nic nie nagrywałam. Po prostu, bo się nie dało. Trzeba było wywalać graty i odgracać pomieszczenia. A remont zatrzymany, bo pada. No nic to. Się odpada, się będzie dalej robiło, ale już przynajmniej wyczyszczone. Jakieś tam śmieci, resztki, nie po mnie, wywiezione. Na szczęście, a ja czekam na wasze telefony za 25 minut. Pierwszy i jedziemy cięgiem, telefonicznie, cięgiem po prostu. Hej, Kicia. Hej, Kicia. Czy jakieś smuteczki kocie masz, czy... Mnie się tylko tak wydaje. Czy to są smutki kocie? Czy pieszczochy? Pieszczochy chyba, co? Uuu, jaki tacak. I tak wygląda ranek, dzień kolejny. Mam nieco ogarnięte światło wpuszczone.
aż za dużo. O, tak będzie lepiej. No i co do pracy rodacy? 13 stopni. Mówi Doroty brązoletka. Dorota ma mówiącą brązoletkę. Ja. Teraz już jesteśmy namierzani przez Google non-stoper. Ale to nic. Tak jak mówiłam, wykorzystać Matrix, a nie z nim walczyć. Przynajmniej wiemy, jaka pogoda. Ja zaraz sprawdzę godzinowo, kiedy będzie padać. Na swojej brązoletce. Nie, na swoim srajfonie. A pogoda deszczowa. Jest jak jest, nie jest źle. A w międzyczasie Wisienka smaruje do Was analizy czakr. Patrzcie, ta klawiaturka. Tik, tik, tik. Ja lubię ten dźwięk, uwielbiam ten dźwięk. Niektórym przeszkadza, ja lubię, jak klawiatura gada. O! Ważne jest wysłuchanie samochodowego. Kotek już chce wejść na balkon? Pani Jana ma takie ładne skarpetki. Cieplutkie. No. Zamawiajcie olej, jak macie piec olejowy. Bo jest teraz tani. Dobra cena. Dobra cena, bo chyba złotówkę mniej na litrze niż ja kupowałam przed sezonem. Babcia obok mnie nauczyła. Tak, że trzeba zarejestrować. Tak. I że zobacz, trzeba czasami po prostu porozmawiać na tym balkoniku. No. Dobra, papa, bo ja tu robotę. A ja wam pokażę, jak trawa urosła. Młoda się wybija, stara szaleje. Moi kochani, przyszła mi paczka z bluzami. Jestem w biurze, po drodze była w paczkomacie, odebrałam. I zobaczymy, ja mam nawet. Zobaczymy. Tak, wszędzie są. Zobaczymy, jak te bluzy będą wyglądać. Jedna granatowa, druga szara, tak jak miało być. Gatunkowo, z tego co tutaj, fajny gatunek bluz. Przymierzam. Słuchajcie, na pewno będzie wymierzymy, bo tam czekają jeszcze rzeczy. Zobaczcie, jaka długa. Teraz nam się zrobiło zimno na maj. Z tymi rozmiarami to miałam kłopot. Wzięłam w dwóch rozmiarach. Jedną większą, drugą mniejszą, tylko nie wiem, którą. No. Zobaczymy. Czekajcie. Kieszenie są. Jaki o, fajny ogonek. No fajny. Nie? Mhm. Jest widno. Nie? No fajnie. Super, ta tu krótsza, nie? Mhm. Kaptur ma przeogon... No zobaczcie. Kaptur. To jest kaptur? No. Czy to jest tylko kołnierz? Jaki cudny. Aż mi ściary zrobiły. Fajny, taki czarownicowy. Czarownicowy, dlatego je wzięłam. No i tu jest ten... Twój ulubiony. Fajna jesteś bluza. Ładna. Czekaj, bo mi ostrość... O, teraz uciekła. Jest granatowy, nie? Mhm. W jakichś dwóch rozmiarach je wzięłam, bo nie mogłam się zdecydować. Ile to ja w tym biurze mam posiadam. Mówię, za różna to też nie fajnie, nie? A tu kolor? Szary. Ach, szary. Nie wiem, czemu ja myślałam, że czerwona i granatowa. Nie, szara i granatowa, bo tam na czerwona była na... No może na aukcji, na zdjęciu, no właśnie.
Ta jest cała długa. O. Metka. No chyba w ogóle te rozmiary się tak, ta będzie większa. Te rozmiary się tak niewiele różnią, widzę, więc akurat dobrze. Super. Wzięłam jasną szarą, a same ciemne szare. Kolejna szarość. I teraz możesz się tak zrobić, jak w internecie robią. Załóż kaptur, zapnij się do końca. Ale fajne też, nie? No fajne. No wiadomo, że to tak no, bardziej no. Obcisłych coś, ale długaśka, nie? No. Tu jest ten. No i tak robią właśnie. I była wróżka, nie ma wróżki. Ma tańczyć. Techno. Techno smutek. Nie no, fajne. Obie fajne. Super. Obydwie. Bardzo są drogie, jak na moje. Ja wiecie, że ja na Aliexpress kupuję. Więc jak na moje możliwości drogawe, bo naprawdę ja tam się kupuję. Jedna kosztowała 139, druga 149. Czyli powiem są, ci, że tak normalnie. Nie, na bluzy to są normalne. Wiesz, że ja potrzebuję trzy tych mam te bluzy. Ja wiem, wiem. No. I w sumie co, gorsze, nie gorsze. No inne. No ale te są... Ładne. Cieplutkie. Mhm. A tu jest taki miły misiu. Zresztą przymierzymy, będziemy no. Robić ładnie. Super. Ładnie. Super z tym bluzy. Tik, tik. Hejka. Musiałam się wrócić do gabinetu, bo okazało się, że zostawiłam aparat. A nagrywałam tutaj trochę tego, co mi przyszło, a też będzie hol zakupowy z Pepko. Fajna sprawa. A mówię, ja do torby, a tam aparatu nie ma. No więc w te pędy po aparat, dobrze, że jest blisko. Więc jesteście ze mną, po was jechałam. Mam zeza chyba. Ale to spadnięcia po prostu. Wczoraj działania, dzisiaj działania, padnięcie na zęby. Dobra, lecę do domu. I bałagan zaś. Słuchajcie, tu są te bluzy, które wcześniej oglądaliście, ale tutaj 30% przeceny w Pepco. Ja wam powiem, że ja i tak wszystkie ciuchy, ja wam pokażę, jak to u mnie wygląda, żeby nie było gołosłowności. Generalnie mam ciuchy poukładane w koszach i pudełkach. Umówmy się, że łatwiej się to wyciąga, natomiast niestety letnia część tej całej garderoby jest jeszcze nie do końca wypudełkowana. Tudzież właśnie, jako że było 30% zniżki, to ja sobie tutaj te pudełka zakupiłam. Potem wam pokażę, bo mam telefon. Dobra, już po telefonie mogę wam pokazywać. Słuchajcie, jedno było brokatowe za 9 zł. Przecena. Wszystkie są w regularnej cenie 14,20. Znaczy nie, te małe chyba są po 9, ale jest minus 30%. Więc mamy mnóstwo pudełków takich, jak Dorota, to wiadomo. Potem mamy takie wielkości i takie. I są, proszę bardzo, we serduszkę, bo te są w takie coś. W takie coś. Mamy również takie duże i takie duże i dużo pudełków we wkratkę. Także naprawdę, aha, tak, jak, no, tak, tak, tak. Najmniejsze jest na pewno naj... O nie, ten będzie lepszy. Tak, Dziunia, to jest koci raj. Tak właśnie koci raj wygląda. Trzeba będzie od... Kocić pudełko. Fajne jest? No to zobacz, jakie jeszcze jest pudełko. Jakie jeszcze pudełka są dla kota. Dziunia, ty już nie wiesz, gdzie w ogóle? Ty już normalnie nie wiesz, gdzie tu kocia fajna sprawa jest. Ja. Może jeszcze inne? Może jeszcze muszę... Wiecie co, wezmę telefon. Wezmę telefon i rzucę zdjęcie kota pudełkowicza. Kot pudełkowicz, po prostu zrobimy zdjęcie kotu. Dziunia! Pokaż. Będziemy, o, będziemy zdjęcia robić kotu. Wyślemy potem, jak kot się zabawia we w pudełkach. Proszę bardzo. O, teraz jeszcze w tym. Wszystkie jego, te najfajniejsze. No tak. Także tak. Kupiłyśmy dwie torby, ale to wam zaraz
pokażę najpierw. Pudełka trochę poznoszę do szafy. Taka jestem śliczna małpa pudełkowa. Ty? Znajdź kota. Znajdź kota. A, Dziunieczko. Przywitaj się z ciociami. Jeszcze z takich rzeczy bebkowych po przecenie były takie twarde podkładki. Ja je używam do kart, jak wiecie. No i są takie ładne, piwoniowo-wiosenne. Drzewo też ładne, podoba mi się. Fajny deseń, ładnie to będą wyglądać. Zdjęcia nawet. Dzisiaj wzięłam róże. Ten był najładniejszy kolor, trochę ten, a tu się zakryje czymś. Dokładnie tak. I słuchajcie, były wreszcie, ja się śmiałam z różowych kroksów z brokatem. Proszę bardzo. Różowe kroksy ze zbrokatem są. No i nie zawahamy się ich użyć. Ja zawsze kroksy biorę większe. Ja to mam 39 i 40, w zasadzie 40 najbardziej. Ale kroksy muszą być zbrokatowe. O. I różowe. Super. Prawdziwy ogrodniczek takie ma. CCC i buty. Wyprofilowane. Proszę bardzo, wyprofilowane. Wygodne. Takie klapy lubię. Będzie chodzenia, a chodzenia we klapkach. Byle budżet nie powylatała. Nawet powiedziałam, że te kwiatki takie twardawe. Fajne. Fajne. Ja już sobie je zostawiam, tylko wyrzucę. Dorota wzięła sobie taką torbę. Tam było dzisiaj, że jeden produkt 20% zniżki, drugi 30%, trzeci 40%. I z takimi fajnymi, o, proszę bardzo. Lekka jest, chciałam powiedzieć. I fajna na zameczek. Ale spodobała się bardzo, podobno, tak, bardzo się mocno. No ładna tak, jest. Tak daleka wygląda. Ładna. To jest taki hajsterek. No, super jest. Fajny taki. Fajny. Bo jeszcze była kusząca cena, nie? No, z tymi dokładnie. Razem, tak. Myśmy ile 100 zł dało za wszystko? Nie, 200 zł za wszystko. 200, a... To są dwie torby i buty. Buty były za darmo w sumie w tym wszystkim. Dobra. Tak. Telefon. A ja z kolei taką z kieszonką tutaj. Lekka. Laptop się zmieści. Jak się będzie chciało do szkoły. Tutaj zapinana. I pasek jest w środku. I tak. Dla mnie najważniejsze jest, żeby mieć głęboką kieszeń tutaj na klucze. Bo ja mam mnóstwo kluczy, więc muszę mieć głęboką kieszeń na klucze. I bardzo lubię i uwielbiam, jak miałam z przodu kieszonkę, bo tu mi się po prostu telefony mieszczą. A reszta rzeczy jest w środku. Ma fajnie sztywne dno. Ma takie, takie no, że na przykład ma sztywne dno. Coś, tak. Jak ją postawisz, no i będzie bardzo pojemna, bo ma tak, szerokie dno. Taka troszkę. No. No, taka fajna jest. Dosyć pojemna. Tak. I z fajnego materiału, czy deszczu, czy coś tak, się wyleje. Tak, podoba się. Przecież ma krąbuseczkę. Dokładnie. No, takie rzeczy. A, zimno, ciepło, nie wiemy. Idziemy na szaber. Idziemy na szaber, bo wyczaiłyśmy bez. A ja idę założyć bluzę. I idziemy po prostu. Ja idę w nowych kroksach. O, kto wie, to zgadnie. No, kot mnie zabije zaraz. No, zawsze musi być na schodach pierwsza. Bo by chyba padła. A ja w kroksiorach, ale nie założę takie buty wyjściówki. Jestem tak zmęczona, że po prostu mi się nic nie chce. Lecę. Proszę bardzo, dzwonek jeszcze nie przypięty. Jak to mówiła moja kuzynka, idziemy na harendę. A u mnie się mówiło, idziemy na szaber. No to idziemy na szaber. Tu się będzie jeszcze działo, jak widzicie. I lecimy, bo mamy bez bardzo niedaleko, bardzo. O, taki ładny domek. Też można by było, nie? Super rast mieć. A bez jest całkiem niedaleko. Wcale nie w tym domku, tylko przy ulicy i my idziemy do ulicy. Mamy bez.
My nie mamy kieszeni. Daj ci, wrzucę gdzieś w kieszeni. Tylko... Ja mam być tym sprawcą? Cięciem, no bądź. Ja będę to filmowała. Później... Wszystko mi to kieszeni daje. Widzisz, widzisz? Wszystko ci daje. A. Żeby nie było. Dobra. Długie, krótkie? No jedne te krótkie muszą być. No i długie bym się poobcina, nie? Dobra, idziemy na harenie. Daleko nie było. Będę odbierać. Niech będę też sprawcą. Współwinna. Już śmierdzi. Jak to bzy tylko pachną. Bzy śmierdzą, ale ja je tylko trawię z daleka. A ja uwielbiam bzy. Zapach? Zapach. Mówiłam sekatorek? No. Ciekawe, kto by gnosił. Pani złodziejasza. O, jakieś żalce do płota? Do płota? Juhu! Mi. Możemy iść dalej w krzoki. Średni. Idziemy dalej w krzoki. Żeby tak nie ogłocić wszystkiego naraz. Krzoki. Ta-dam. Ta-dam. A tu proszę, już sam wystaje. O, proszę bardzo. Niech jedzie. To są takie w miarę ładne. Bam. Give it to me. No, jeszcze trochę. Możemy przejść jeszcze jeden krzak dalej? Możemy. Tam jest jeszcze całe mnóstwo. Pewnie wiesz, na dole są bardziej... Chociaż tu na wsi wszyscy mają swoje. Mają. No. Takie szabry. To jest jakby większy, nie? No taki jakiś troszkę inny. Styknie chyba. Styknie? Cała garść. To będzie ten krótki lekko. Sara? Tarczy? No. Nasza wyprawa. Nasza wyprawa, nasz abor. Daleko nie miałyśmy w kroksach różowych. Brokat. No, ale? Nie ma jak mieszkać na wsi. Zobaczcie, jakie piękne światło nad tym domem zapanowało. Przecudne. Golden hour, tak. Golden hour. Już mamy daszki, Dorota ogrodniczka dzisiaj. Ale światło. Mam daszek. Lim. Ale to jest po prostu wow. Na ciemnym tle chmur. Soseny. Zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy.
to się oczywiście za nic nie sfokusuje, ale słuchajcie, tak ogromny księżyc, dzień przed pełnią, rytuał na bogactwo już za nami, jest rewelacja, wygląda pięknie.